Wagner. To jest jego tajemnica. Zaczęło się wspaniale. Zjawiła się młoda redakcja, tygodnik wznowiony. Jak wiadomo, rusza, jest nadzieja, robimy numer bożonarodzeniowy jako pierwszy po 3,5-letniej przerwie. W tej młodej redakcji, głównie z Hulu, jest młody doktor Krzysztof Kozłowski. To logo Ubiew mówi mi, będziesz sekretarzem redakcji, a Krzysztof ci pomoże. Po kilku dniach mogłam powiedzieć to, co powiedziałam Tolowi, słuchaj, to jest kompletnie niewykonalne. Krzysztof nie jest od pomagania. Krzysztof po prostu jest redaktorem. To się zmieniło błyskawicznie, w bardzo szybkim czasie, ale najbardziej wtedy, kiedy Krzysztof objął obraz tygodnia. To jest osobna historia, pewnie już 20 razy opowiedziana lepiej niż ja. To jest tajemnica Krzysztofa, w jaki sposób, pisząc i opierając się właściwie w olbrzymiej mierze na źródłach oficjalnych, robił najbardziej niecenzuralną rubrykę w tygodniku przez dziesiątki lat. Ale to, co ja pamiętam oczywiście, to cotygodniowy, straszliwie napięty dialog, tak zwany dialog przez słuchawkę z cenzorem, od którego Krzysztof przyjmował ingerencję i oświadczał, że ich nie przyjmie, że się nie zgadza, że chce inaczej, albo że właśnie będzie dokładnie tak, jak on napisał, użył tego słowa, nie innego. To są te momenty raz na tydzień, kiedy Krzysztof jest burzą. A równocześnie jest to człowiek, który mówi bardzo mało, przy którym można się wygadać, ale który nie zawsze nawet wda się w dialog po myśli jakoś bardzo głęboko nad czymś i jest tajemnicą, co sądzi o tym, co mu się opowiedziało, który na konferencji cotygodniowej redakcyjnej zabiera głos jako ostatni, przeważnie przed Jerzym Turowiczem jeszcze, ale w kręgu kłócących się o różne rzeczy ludzi, jako ostatni i zupełnie spokojnie. I który zapytany o to, a właściwie udzielający takiej rady, wiesz, trzeba się zawsze odnieść do tej sprawy, z którą przychodzą czytelnicy, czy przychodzi ktoś, trzeba zająć swoje stanowisko, to takim dobrym słowem na to zajęcie tego stanowiska jest zwrot, otóż właśnie, bo to jest dobre słowo, przy którym się nie idzie na żadną fałszywą opinię, w której się może zachować swoje. To nawet ten komentarz jest już mój, a nie Krzysztofa. Jedyny moment, w którym widziałam Krzysztofa właśnie nie takiego, to znaczy bardzo milczącego, a jeżeli mówił, to mówił rzeczy bardzo godne zastanowienia, na przykład w ocenie i bardzo jasno formułując, dlaczego się nie zgadzam na pewien artykuł albo dlaczego uważa pewien temat za konieczny. Jedyne momenty oprócz cenzury były to momenty, kiedy Krzysztof zdecydowanie występował jak grom, bardzo gwałtownie, ponieważ bardzo w danym momencie coś sprawiło, że go zabolało do szpiku kości. Albo to, że kolega postąpił niegodnie, bywały takie dramatyczne momenty, albo że ktoś z redakcji został skrzywdzony przez innego, albo że do głosu dochodziła tak brzydka rzecz, na przykład jak zawiść i chęć zrobienia czegoś nieładnego, albo wniesienia atmosfery tej, w której staraliśmy się w redakcji pracować, jakiejś uczciwej głęboko, chęć wniesienia czegoś, co się z tym kłóciło. Wtedy Krzysztof potrafił być gwałtowny. Pamiętam takie momenty. Oczywiście dzisiaj widzowi tygodnika to jest przeszłość. Bardzo dawna. Pamiętam taki jeden moment również, przeżyty przeze mnie samą i dzisiaj tak to widzę jako bardzo cenne. I cóż, do końca nie wiem, jak on to robił,
jak to robił, że to wszystko brzmiało w tych samych akordach przez cały czas tak właśnie bardzo prawdziwie i bardzo czysto i że kończy się to tym, że dzisiaj, po zresztą paru latach już mojego dalekiego zupełnie przebywania poza sferą działalności bezpośredniej, wspominam wszystko, co z Krzysztofem się wiąże w tygodniku, w wielkiej mojej przygodzie życiowej, jako takie wspaniałe. I jeszcze raz tak się cieszę, że mogę, tak jak 4 lata temu, powiedzieć Krzysztofowi, jak serdecznie mu jestem wdzięczna za to, że tak było i że on jest do dziś dnia. I to wszystko.